Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Dzisiaj zemścimy się na kamerzyście. Dzisiaj będziemy go niszczyć, będziemy go kopać, będziemy go bić. Nienawidzę gnoja, będziemy go niszczyć, bo przyprowadzimy w ten okrutny, ponury dzień laskę, dziewczynę, która po prostu jest w nim, nie wiem, zakochana. Ma na niego chrapkę czy bzika, jest psychicznie chora. Tak mi się wydaje i ty mi w tym pomożesz, żeby pomogę ci niszczyć, bo jest taki brzydki dzień, że musi być jeszcze brzydszy. I ty mi w tym pomożesz, no przyprowadzę ją dzisiaj na tym odcinku i go zniszczymy. Będzie płakał tak jak ja płakałem i ty mi w tym pomożesz, ale mam nadzieję, to? Że mu nie ułatwi tego dnia, bo wiesz jak czasem... Nic mu nie ułatwi już dzisiaj dnia, bo ja ją tu dzisiaj przyprowadzę, ona jest chora, rozumiesz, jest chora, jest bardzo chora. Zobacz, widzisz te chmury? Jakie brzydkie, okrutne, brudne chmury, widzisz to? Ale drodzy, będą jeszcze brzydsze jak ją przyprowadzę. Będzie płakał, będzie się... Oj, nie daruję mu tego. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę. I co? Zapraszam was do filmu. Zapraszam wszystkich do oglądania. Ale ty też jesteś chory, wiesz o tym? Nie! Ja jestem chory, ale będę jeszcze bardziej chory. I ja mu nie odpuszczę, dzisiaj mu nie odpuszczę. Dobra, dawaj panią. Ja mam nas pozabijać samochodem. Przecież ja będę prowadziła, przecież ja mogę prowadzić. Na cały dom, możesz mi wytłumaczyć? Gówno cię to obchodzi. Nie interesuj się, dzisiaj nie masz prawa głosu. Dobra, ale na co ty nagrywasz? Jakim prawem? Robimy sobie vloga. Ja bym takim, że ona trzyma kamerę, ponieważ ona dzisiaj... Zostaw, już nie jesteś. Nie, jesteś w moim domu. Dobra, idź po prostu, dredziarz. Wiorka, chodź za mną. Dobrze, nie zbliżaj się do mnie, bo nie chcę, żebyś się do mnie zbliżał. Wiorka, chodź, ja sobie idę. Proszę bardzo. Nie ruszaj. Inaczej, ja mam drugą kamerę, ja sobie nagram drugą kamerę, tego co by tam nagrać. Dobra, to nagrywaj sobie sam, masz kolegę, zobacz jakiego kolegę, masz fajnego. Pachoła! A jakie ma włoski, no weź kolegą coś nagraj, fajny film, no, na pewno coś nagrasz. Dobra, ja idę, ubieram buty, a ty masz śmieć, usiedzieć. Gdzie wy jedziecie? Masz, my vloga jedziemy nagrać, potem ci... A czym jedziecie? Co? Czym jedziecie? Autem. Ty, moim? Na kogo? Widzisz tu jakieś inne auto. A kto prowadzi? Ja. Ty? Jak ty prowadzić nie umiesz? Umiem prowadzić. Na życiu, nie umiesz? No umiem prowadzić. Cicho bądź, chodź, Wiorka. Czemu ty z nimi dyskutujesz? Ubrałaś te buty? Tak. Zobacz, jakie pachoły, pana nie, pana nie. Jak auto, dobra, to ty się tłumaczysz wypożyczalnie. Dobrze, dobrze. Są w ogóle gada za głupoty, że ty nie umiesz prowadzić. No bo nie jest głupi. Wiesz, gdzie się z nim umówiłeś? Wszystko wiesz? Ja wiem wszystko. Ja jestem tak przygotowany jak nigdy. Wiem o tym, że to wyjdzie i nie mogę się już doczekać. Dobra. Beznadziejna, nic nie umiesz, nic nie potrafisz wykonać prostych czynności. Do niczego się nie nadajesz. Kurde, nawet żeby mnie zawieść. Szybciej ja jedź z tymi polami. Czego ty się boisz? Czego ty się boisz? Nie możesz mieć strachu żadnego, jak jesteś ze mną. Masz, bo jeździsz ledwo co? Ja normalnie po pola. Jadę po nic nie potrafisz, masz jeździć szybciej. Normalnie, bo ty byś pierwsze lepsze drzewo po pierwsze wjechał. No i może bym wpadł, no i co? Nie, no tak, ja cię po pierwsze zawożę, dzięki mnie w ogóle po nią jedziemy. Masz jeździć szybciej, bo zaraz sam pojadę i ty stracisz życie, nie obchodzi mnie to. Tempa, idiotko, zawieść mnie nie potrafisz. Słucham? Ty jeszcze jesteś masz głupia. Czelność w ogóle coś takiego do mnie mówić? Tak. Ała! Ty jesteś chora? Ała! Przez ciebie uderzyłem się w głowę. Miałaś jeździć szybciej, a nie zwalniać. Znowu się mnie nie słuchasz, robisz całkowicie na odwrót, jak ci każę. Czego ty się cieszysz? Co ty robisz? Co radź sobie? Żadne radź sobie sam! Gdzie ty idziesz? Co? Ja nie będę cię słuchać. Słuchaj. No chodź, no Wiolka, masz mnie pomagam ci! A ty jeszcze masz czelność, mówić, że jestem głupią idiotką, która nie umie prowadzić? No, no nie, no Wiolka, no chodź, no musisz mnie zawieźć. No bo ja nas pozabijam, ale ja no dobrze wiesz, że jak wsiądę ja w samochód, to no nas pozabijam. Ale ja cię wybieram kluczyków, musisz iść z buta. Ej, zostawiłaś samochód, tak? O, zobacz co ty, ty jesteś nienormalna jakaś. No jest. Widzę ją, tam stoi, idzie do jego, zobacz jak biegnie wariusza. Ty, czy jest już alkohol? Ej, jest z wami kamerzysta? Jest z wami kamerzysta, czy nie ma? Jest, znaczy, ale ty co ty tam masz? W sensie, co ty tam masz? Co zobaczcie, no bo... Jest... Co to za asortyment? Alkohol? No to jest dla kamerzysty. Dla kamerzysty ja wziąłeś ale... alkoholu, ale co no ty tak. chcesz zrobić? No bo sama to wypijesz, mi. Czy mu dasz w prezencie? To jest dla niego wszystko, no i to jest ode mnie, zobacz no. No ale po co ci aż tyle, no? To no. Może daj mi jedno wino, może jedno... Dredziarz! My tu nie przyjechaliśmy pić! No właśnie, ale chcesz iść do kamerzysty? No właśnie ale tak. Ale wiesz, że on już na ciebie czeka, nie może się doczekać. Jak ale się zobaczy. Naprawdę? Rozmawiałem z nim, powiedział, że już nie może się doczekać, że... Bo ja go poinformowałem, że będziesz. A, i pamiętaj, że musisz być bardzo, bardzo mocno, musisz się od razu na niego rzucać, on uwielbia ale to jest jak... logiczne, przecież to jest kamerzysta. Tak, ale musisz się rzucać, wąchać jego włosy, on lubi jak ktoś mu dziewczyna wącha mu dobra, włosy, ale jedno pamiętaj. Pytanie.
On ma mocno czy słabo głowę? Czy ma... Słabą. Tak, słabiutką, czyli także... jedna butelka czy więcej się przyda? Bo może jedna. Nie. Starczy czy dokupić? Jak coś to się dokupi, powiem ci tak, na pewno się z tobą napiję, na pewno z chęcią się z tobą... tak, okay. Na 100%. Czyli jedziemy? Tak, jedziemy. Okej. Okay. Tak, wsiadaj do auta i jedziemy. Cierpliwa, widzę, że już nie możesz się doczekać. A jak mam być cierpliwa? Trzęsiesz się cały czas. Długo jeszcze? 5 minut jesteśmy w domu. Zaraz będziemy, spokojnie. Dobra, tak. Dobra, a powiedzcie mi, jaki on jest? Co on lubi? Bo ja tak go znam tylko jedynie z filmiku. Lubi, jak się go bije, szarpie za włosy, jak się za nim łazi, gada cały czas o nim. On musi być w centrum uwagi, on musi się czuć wyjątkowo i wiedzieć, że jest najważniejszy. I musisz mu dać to poczuć. Jaki on jest przystojny, cudowny, najlepszy. Prawić mu komplementy. Wiesz, jak na niego spojrzę, to on jest przystojny, to nie będę go okłamywać. Lubisz go? Lubisz go bardzo? Lubię, za kogo ty mi masz? Jego k***a kocham, a nie lubię. Kochasz? Aż tak? No, nie widać. No gdzie on jest? No ile mam czekać, no? No spokojnie, ale spokojnie. Przecież już wchodzimy. No ale może on jest głodny, może trzeba mu coś ugotować. Zobaczcie, nie mam co do niego picie. Nie, spokojnie, ja mu zrobię jeść, to już jest bez problemu. Ale jest jedzenie, jest picie, jak masz alkohol. Ja muszę sama sprawdzić, otwórz mi te drzwi, no. Dobrze, spokojnie, proszę bardzo. Zapraszam. Puszczamy zwierzątko do klatki. Dobra, proszę bardzo, teraz tak, ściągaj buciki. To może gdzieś połóż ten alkohol, bo zaraz zbijesz i tyle z tego będzie. O, dziękuję bardzo. Kamerzysta! Kamerzysta! Już idzie. Dobra. Kamerzysta! Kamerzysta? Gdzie on jest? Chora! Ujeżdżę! Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? No to teraz masz, słuchaj, fajny wieczór. Ciebie? Z koleżanką. Napisałam do ciebie cały czas na Instagramie, na Facebooku. Miłej zabawy, baw się dobrze. Chodź, idziemy. Masz teraz przylepę. Ale o co chodzi? Ale dobra, a powiedz mi, o co chodzi? No, przyprowadziłem ci, bardzo lubisz dziewczyny. Z ciebie taki lovelas. No to przyprowadziłem ci. Ale o co chodzi? Dziewczynę, masz ją. Stary. I zajmij się nią. Masz ją, niech się tobą zajmie. Dobra, chodź. Stary, powiedz mi, o co chodzi. Dobra. Idź. Szybko będzie się do domu. No nikogo, nie interesuj się. No co jakiego? Dobra, mała chodź. Mamy? Dobra, możecie mi wytłumaczyć, kogo by tu przyprowadziliście? Nie wiem, przyprowadziłem jakąś psychofankę. Spotkaliśmy się z nią. Dzień, tak? I no niech łazi za nim, niech pochodzi. Dobra, idziemy zobaczyć, co ona robi. Może mam taki sposób, że się chodzi. Ale no to co, uspokój się, ale no, proszę bardzo. Troszeczkę się uspokój, okej? Okay? No ale czemu ty taki jesteś? Słuchaj, troszeczkę się uspokój, tak? Proszę. Dobra. Zostań na chwilę, tak? No ma Zoa, jak ty do dziewczyn się zachowujesz? Taka przemoc wobec kogoś. Ale jaka przemoc? No nie widziałeś, jak ją rzuciłeś? Tak? Jaka przemoc? No chodź, no dziewczyn się tak się nie traktuje kobiet, tak się nie traktuje. To trzeba delikatnie. No przyszliśmy właśnie po to, żeby sprawdzić, co tu się dzieje, bo widziałem, słyszałem jakieś krzyki. To co, zostawiamy ich. W sumie po co tu przyszliśmy, po co my tu przychodzimy? Właśnie, po co wy tu przychodzicie i po co tu nagrywacie? Tak, jakieś zrzuty, wyrzuty. Dobra. Chodźmy tutaj z wyjdźcie stąd. Posłuchaj. No co, droga. Dobra, zamknij drzwi, a co ty, idź tam. Poczekaj na mnie chwilę, wiesz co mi powiedzieli? Co poczekaj na mnie? Zamknij się! To przedawczyk. Nie, żadne jest. Kto to jest? Nic. Psychofanka. Ale jak to tu jest? To jest dziewczyna, która przyszła do ciebie. Chcecie zrobić na coś, rozumiesz? Ale Salem, zamknij mordę. Zamknij się, pachole! Zamknij się, powiedziałam! Słuchaj, jesteś tutaj, jest dziewczyna. Ale dlaczego przyprowadziliście ją? Bo nagrywam film, jak przyprowadziłem sobie ją. Ale to chyba normalną osobę się przyprowadza, nie to piarek. No przecież ona jest normalna, co ci chodzi? Gdzie jest niższy? Dziewczyna normalna przecież, to dziewczyna. Jaka to jest dla ciebie różnica? I tak sobie obracasz, tak o, wszystkie dookoła, wokół palca. Co ty jest, no, ty lubisz sobie dziewczynki, miłeś, bawić się, no teraz masz. Super taka. Baw się. Ona dla ciebie, taka pasuje cię do siebie. Też taka świernięta. Jesteś nienormalny. Lubi na szybko, lubi po prostu załatwiać sprawę szybciej niż później. Że słuchaj, powinieneś być mi wdzięczny. Powinieneś być mi wdzięczny. Wypuść ją! Rydzysz, pomóż jej. Rydzysz, pomóż jej. Pomóż jej, pomóż, bo ona wyszła do niego. Ja mam uwagę. Żeby ona wypuścić, żeby na niego na... Wypuść ją! Nie wypuszczę! Wypuść ją! Weź tą rękę, no wypuść. A jak ją to traktuje? O Jezus! Co ty mnie zostawiasz? Zobacz, ona jest twoją przyszłą dziewczyną! Możecie iść w końcu! Możemy iść! No także pójdziemy! No to pójdziemy! K***a, mordo! Zadowolony jesteś z siebie? Znaczy, czy ja jestem z siebie zadowolony?
No Kamusiowi po prostu dzień się jeszcze. Tak naprawdę, jeszcze niewystarczająco zadowolenie, bo jeszcze... Aha, niewystarczająco? To co jeszcze mogliby zrobić? A to jeszcze nie interesuje. Nie, ja nie wiem, ale wy wiecie, że o tym wszystkim mówię. Ona nie chce mnie puścić, ja nie wiem, ja co? Mówię do niej. O, ty gadasz na rzekę. Nie wiem, przepraszam cię, ale nic z tego nie będzie. No ale czy ty mnie nie lubisz? Nie o to chodzi, ja cię nie znam, naprawdę nie znam cię. Ale ja cię znam. No dobrze, no ale to nie znaczy, że masz mnie trzymać i nie puszczać. No ale zobacz, co ja dla ciebie mam, zobacz. Ale że wcale ty niemiły jesteś w ogóle. Gdzie przyjechałam prezenciki dla ciebie? Lubi, właśnie. Co tak robi? Lubię, ale to nie znaczy, że możesz tak robić. A może zobacz, żeby było romantycznie. Zobacz. Tutaj. Przecież jej chyba nie wywalisz, no zobacz, kupiła dla ciebie prezenty, zachowuje się w stosunku do ciebie. Ja nie piję od pewnego czasu. Nie może się przecież wywalić z domu. Nie napij się, zjem coś. Chyba będzie musiała zostać się z mamą. Proszę, na noc! Zostaniesz na noc? No! No. Nie, to jest za grube, to jest za grube, chodź. Całą noc. Chodź Kamuś, to jest za grube. Chyba nikt nie puści. Kamuś jest tam, a ty w ogóle... Chodź, idziemy. Wiolka, weź szykuj te jedzenie. Ja szykuję, weź makaronową. Będziemy dzisiaj makaronową zapiekaneczkę. Jaką makaronową, co? Dobra, to rób tam. Uważacie, że przyprowadziliście dziewczyna, która nie chce mnie puścić i to jest normalne, tak? Ale idź skąd, w ogóle zajmij się jakimś za sobą. Ale o co ci chodzi? Jesteś wściekły? To jest twoja... Ale ty jesteś pierdół. Załatwiliśmy ci nową dziewczynę. O, będziesz miał nową dziewczynę. Ale z ciebie dziad stary, ponury taki, nic mu nie pasuje. Ja nie chcę z tobą być, ale ja chcę. Ale ja nie chcę, nie rozumiesz tego? Nic mu nie pasuje. Nic mu nie pasuje. Dobrze, nie nagrywaj tego zalem, bo widzisz, co się dzieje. Nie nagrywaj tego. A co ty tam będziesz robił? Dobra, odejdź już, nie obchodzicie to, tak? Wineczko. No to wineczko. Kieliszki, ja zadowolony. Co, słyszysz? Coś tam dzieje, otwieraj to. Coś tam. Co? Chodź to! Jakie pinko? Co? Co się tu dzieje? No nie widzisz, co się dzieje, no! Dobra, weź się jakoś uwolnić! Kamerzysta, ale ty jesteś porywczy! Kamerzysta, nie wiedziałem, że jest... Ja jestem porywczy! Aż tak potrzebowałeś ja jestem porywczy! Ty wiesz co, a czym ja mam ci to tu? Ja nie chcę pić wina! Masz, otwórz wino! Nie otwórz wino! Co ty robisz, no? Nie taki z ciebie chłopak, dziewczyna do ciebie przychodzi, a ty wina nie umiesz otworzyć! Puśćcie mnie! Dobra, puśćcie go! Co to jest z Viola? Ale o co ci chodzi? Puśćcie, ale co ty chcesz z nami zejść, czy co? Ale za co? Ja nie wiem za co! Kamusiu, przecież ty jesteś... Ja nie się cieszyć, że tu jestem, a nie jestem! Kamerzysta, zamknij mordę! Cicho bądź! Wino było, to proszę je otworzyć, tak? No, otwieramy wino! Umiesz wino otworzyć, czy nie umiesz? On otworzy, to trafia na wstępy! Dobrze, ty trzymaj! Trzymaj, żeby ci się nie waliło! Tu masz obok te kolejne! Wyszy ją, ale co? Wiolka, czemu ty im podajesz na leżąco, jako leży? Tak, chodź, bo duszyłeczko, będziesz miał, będzie ci wygodnie! Chodź, stary, gdzieś muszę ci też pokazać! Wszystko idzie na razie w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Mam nadzieję, że ta dziewczyna go zniszczy psychicznie i przełamie. Teraz przechodzimy na troszeczkę wyższy poziom. To jest poziom, w którym zacznie go po prostu wykorzystywać. Zacznie go wykorzystywać i będzie chciała go jak najbardziej wykorzystać na wszelkie sposoby. Nie wiem, od czego zacznie, ale widać, że kamerzysta już, jest już bardzo zdenerwowany. Sam wiem, co to znaczy psychofanka. Wiem, na jakiej podstawie te osoby działają, także zapowiada się naprawdę ciekawie i zobaczymy, co dalej wymyśli, także no śmiesznie to się to ogląda, śmiesznie to wygląda. Idziemy zobaczyć, co u nich słychać. Ja wszystko rozumiem, ale no jednak trochę naruszasz moją strefę osobistą. No czemu? No jak czemu? No siedzisz na mnie. No fajnie jest, no jej. Ale ja nie mówię, że nie jest fajnie, tylko po prostu się nie znamy i no to wiesz tak... Ale ja cię znam i to wystarczy, mnie poznać możesz w każdej chwili. No ja wiem, że mogę ciebie poznać, tylko może trochę w inny sposób się człowiek poznaje. W sensie, no nie wiem, no może byś ze mnie zeszła? Nie. No proszę, zejdź ze mnie. Ale po co, jak mi jest fajnie, przyjemnie. No nie wiem, nie komfortowo się czuję. Ale ja nie będę tego wina pić. Czemu? No bo nie chcę, no. No ale ze mną, no proszę, napijesz się i będę może trochę milsza dla ciebie. Milsza? Jak się napiję? Ale wtedy zejdziesz ze mnie? No na przykład. No to jakbyś mogła ze mnie zejść, to... Ale napijesz się wina. Jak zejdziesz ze mnie i będę... Ale obiecujesz? Dobrze, jak zejdziesz ze mnie, ale odpuścisz mi trochę, tak? Jak zejdziesz. No jak się napiję. Dobrze, obiecuję. Jak zejdziesz, to się napiję z tobą, okej? Okay? No dobra. A kieliszek? Nie wiem. A co, mam z winta pić? No tak, czemu nie? W sumie ja wypiję ty, a ty wypijesz tam. Ty się ma to z winta pić? No. Aha, czy ja mam... Nie. Ja mogę się napić, ty... No weź, no nie przesadzaj. Dobrze, no napiję się z tobą, tylko daj mi strefę komfortu, okej? Okay? Dobrze. Dobrze, napiję się z tobą, porozmawiamy. Nie wiem, dlaczego tak się zachowujesz. Uspokój się troszeczkę, okej? Okay? Nie, to jest spoko.
No ale co ty robisz, no? Ale mogę się sam napić? Ale... No, no dobrze, ale to nie przerywaj, no pij. Ale ile mam tego pić? No wszystko. No nie przestrawaj, tylko pij. No, jeszcze, jeszcze. Gdzie masz to wino, no? Nie wiesz, przynieś, nie przynosisz, no. Gdzie jest wino? No daj mi je. No już, już. A kwiatów nie chcesz dodatkowo jeszcze? Na co mi kwiaty? Dawaj. No dobra, ja jedno już włożyłem tutaj. A ja nie wiem, ja, nieważne, nieważne. Jesteśmy w tym razem, Nie szarp mnie, Viola. Ty... Proszę bardzo. Masz te wino, masz. Szybciej biegnij tam, szybciej, bo kurde już tęskni za tobą. Szybciej. Dam. No co, no, Kamuś chyba zostaje wykorzystywany, ale taki, w taki inny sposób. W każdym razie jest wykorzystany. A to on, wątpię, że oni ten obiad zjedzą. O, pani przyszła, moja ulubienica. Daj mi to kamerę, bo my idziemy spać, a jutro będziemy nagrywać vloga. Daj mi to. Ale jak, ale... No tak, no, a nie, no Viola, co ty? No daj mi to kamerę. Ej, dacie jej tą kamerę, czy nie? Daj, nie, mam jeszcze czekać. Niech się nacieszy, dziewczyna, masz tą kamerę. No skarbie, tu jesteś, no co ty? Nie mam wody, a po co ci woda? No ale czemu? No co ty, no? Chodź, pójdziemy spać, zdejmuj to koszulkę. Co? No pomóc ci może? No zdejmij to! No czemu? No Kamuś, no skarbie, no uspokój się, no! Chodź, ja ci pomogę, chodź, ja ci pomogę. Hej kochani, ja już jestem w piżamce, jak widać. No i co, idziemy spać, jutro nowy dzień, zaczynamy vlogasa. No i co, lecimy. Nagram teraz to wszystko, żebyśmy sobie mieli na pamiątkę, jak sobie śpimy. Wielka, co się stało? To wyszło spoza kontroli. Ja no właśnie, sprawia zawsze za daleko, jest za grubo. Ja nie sądziłam, że ta laska się do takiego kroku, rozumiesz? Ja cię nie rozumiem. Naprawdę. No to powinniśmy się jej pozbyć w jakiś sposób. Ja się trochę jej boję, wiesz co? Pozbądźmy się jej może. Ja się trochę jej boję, na początku piła. Nie wiem, co. No właśnie, do czego jest zdolna, nie? No, musimy ją stąd wziąć, natychmiast. Mam się nie słuchać, dyczesz. Masz jakiś pomysł może, żeby się jej pozbyć? Coś jej dam, tak? Ale ja nie mam nic z tej chyba. Dreziesz ma? Dobra, to pójdę się go spytać. Dobra, to idziemy. No tu i wchodzimy. Lezasz? Nie ma go. Czekaj, a może tam jest? Nie, dobra, przeszukajmy, zanim on tu przyjdzie, bo jeszcze będzie to ukrywał. Ona zazwyczajna w tych... W szafkach? Zawalił szafkę. Skąd tam nic nie ma? Pusto. Tu jest pusto, Wielka. Gdzieś tu. Dobra, ja tu zobaczę. Czekaj, nie otwieraj. No dawaj, otwieraj. Skarpetki brudne, zimne ubrania, nie, tutaj nie ma nic. Musimy się go osobiście zapytać. Myślisz, że on nam pomoże? Wielka, ja myślę, że on nam nie pomoże, bo to on chciał, żeby tą laskę przyprowadzić, więc no. Zmuszę go. Zmusisz go? No dobra, to chodź. Ja go zmuszę. Coś tam powiem, coś tam ten, szepnę mu na łóżku, myślisz, że co, że ja nie. No dobra. Od razu idę sobie. Może spróbujemy tak miło wyprosić. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. A coś się będzie rzucać? Coś czujesz, że to właśnie. Coś czujesz, że to nie będzie proste. Po prostu, no wtedy ty wkroczysz. Ja mam ją pobić? Mam pobić się. Mam bić kobiety, tak? Po prostu agresywnie ją wyprosić. Agresywnie? Tak, agresywnie to? No co, dobra, to otwórz te drzwi. Zobaczmy w ogóle, co się tam dzieje. To oni śpią razem, czy co robią? Boże. Jejku. Cicho. Ej, koleżanko. Chyba pora na ciebie. Ja nigdzie nie idę. Musisz jutro wrócić. Ja jestem jego dziewczyną, nie, my już mamy plany. Jakie jego dziewczyną? My mamy plany. Ty jesteś nienormalna, ty miałaś tu być na jeden dzień, wynocha. No patrz, nie, to, nie ma się trochę. Nie, teraz ja. Ale to jest mój dom. Zadzwonię po policję, no. Jakie policję? Zadzwoń, no dzwoń. Mam większe prawa niż ty w tym momencie. Ale ty nie jesteś w swoim domu. Nie masz żadnych praw. Tutaj ja mam, nigdzie z tobą nie idę. No na pewno. Zadzwoń po policję. No tak. Ale ty nie jesteś w swoim domu, dziewczyno. No co ty robisz? Wychodzisz stąd. Żegnamy. Dobra, wyjdź. Weź ją wyrzuć. Dobra, wyjdź stąd. Ja cię nie szarpię. No szarpiesz mnie. Ja cię tylko trzymam i się uspokój. Jak nie, to możemy zadzwonić po policji. Zobaczmy, dobra, to miał. Ja zadzwonię i tyle. No to nikt ci nie będzie dzwonić, wyjdzie z tej chaty no i tyle. Na pewno. No zobaczymy. Ty się przekonasz. Zresztą ale będę co będę rozmawiać. Ale co ty w ogóle odmawiasz? Ale na pewno ci pozwolę tutaj zostać? No zobaczysz, przekonasz się. Dobra, idź, chodź, coś innego zaraz właśnie.
nie może. Bo ja nie wiem, co mi tam nagadał. Ale ja tu mieszkam, no to tak, tak nie może. Ja też tu mieszkam, ale ja tu mieszkam. Nie wiem, o co chodzi. No właśnie. Wyrzuca nas z naszego dobra, domu, tak jakby? Chodź, tego nie rozumiem. A siedzi tam właśnie, chodź. Już mamy sprawę, nie? Za grubo poszło to wszystko. Potrzebuję coś, co otumani tę dziewczynę. Naprawdę, by to już za daleko poszło. On aha, jest, czyli... on śpi tam z nią. A, taki łatwy jest, że już śpi z nią w łóżku, tak? Ale to nie jest śmieszne, bo ona go upiła. Psychofanką, a wiesz, że ona jest chora psychicznie i on się dał upić, otumanić. Ona mu to wciskała potem, dziewczynie, ona to mu wciskała siłę, no tak? Niezdrowa. Dobra, ale przegięliśmy. On tego nie kontroluje teraz. Proszę, daj mi to. Chcesz ode mnie dostać jakieś substancje psychoaktywne? Nie. Chcę jakieś substancje otumajające. Otumajające? No nie wiem, jakieś środki nasenne. Otumajające, tak? No nie wiem, jakieś środki nasenne, cokolwiek. Nie dam ci żadnych substancji. Dlaczego? No to już wystarczająco za daleko chyba to zaszło, tak? Czy nie? No tak. Bo ona nie chce wyjść, rozumiesz, że ja poszłam do niej, mówię do niej, wyjść, ona do mnie grozi mi policją, człowieku. Ale ja ją mogę wyprowadzić. No to wyprowadź ją. Dlaczego ty? No bo ja jestem zawistny za to, co mi zrobił. I jej nie wyprowadzę. Słuchaj, nie interesuje mnie to, możesz mi dać to. Nie wyprowadzę. Daj mi to. Na pewno potrzebujecie tego. I co, jak wam dam, to się ode mnie odczepicie? Tak, oczywiście. Nie. Aha, to nie wiem. Dobra, weź, bo ja teraz wyjdę. Dobra, ja nie mam siły, nie? Ła! Wziolka! Nie dostaniecie ode mnie nic, to są moje rzeczy. I nie ma takiej opcji. Nie ma takiej szansy. On jest normalny. No nie wiem, samym przeprowadził. Samym przeprowadził i teraz... Przesadza. Ja przesadza, drodziarz. Dobra, zaraz kolejną próbę podejmiemy, ja już wiem, kto rozwiązał. Dobra. Wpadłam na pomysł. Sobie przypomniałam, co mam na niego. Ja już wiem, co mu powiedzieć, to tak da. No dobra, mam nadzieję, że, zadziała w końcu. Po prostu powiedziemy na to, co tu co tak naprawdę jest tam w łazience, nie? To wchodzimy po prostu. Dobra, nawet nie ma co. Drzwi otwarte. Co ty robisz? Ale żenada. Jestem taki piękny. Bardzo, bardzo piękny. Zwróciła mi się tam miła gadka. Masz mi dać to, co chciałam. Wiesz, co chciałam. Masz mi to dać, bo to za daleko już przeszło. Ty nie wiesz, co to znaczy umiar i ja chcę to. Ale nie obchodzi mnie to. Tak? Zrozumiałeś? A z czego ty się cieszysz, powiedz mi? Łazisz z tą... Już mnie denerwujesz, powiem ci, już mnie denerwujesz. Łazisz z kamerą i mnie denerwujesz. Ale... Dobra, wyjdźcie stąd. Zaraz do was przyjdę, wyjdźcie stąd i zaraz do was wrócę, tak? Pójdę na górę, czekajcie na mnie, bo ja właśnie robię sobie zdjęcia, a ty mi przeszkadzasz. Dobrze, robię to rusz się, bo musimy tak jakoś się załatwić. Dobra, idziemy, chodź, tak, przyjdzie. Jesteś chory psychicznie. Nie uważasz? Patrz, no szybnięcie palcem, on jest dla mnie. O, właśnie idzie. Masz? Masz już to? Jesteście nienormalni, w ogóle co ode mnie bierzecie, w ogóle. Daj to. Weź przestań. Ale to się nagrywa, tak? To jest wszystko na kamerę. Dobra, czekaj. Dobra, nic nie było. Dobra, słuchaj, Salem, teraz ty musisz iść po nią. Żadna drineczka mi tu, że ją przepraszamy, bo leży, że będziemy grzeczni, wiesz, co chodzi. No tak. Wypijemy sobie z nią drineczkę, hop, siup, do drineczka. Chwilę poczekamy i do samochodu. Tak? No dobra, dobra, to idę. Chodź. Wiolka, chodź za mną jednak. No nie, no weź. No pójdź za mną, proszę. No tak, ale cicho, cicho, żeby komu się nie opuścić. Ej. Koleżanko. Co by znowu chcieć? Dobra, słuchaj, chodź na drinka. Źle zaczęłyśmy. Już trudno, zostań sobie tu, ale dawaj z nim na drinka. On i tak śpi. On tak śpi, to nic nie przeszkadza. Dała się złapać. A teraz to już będzie prościutko. Może chociaż dalej też nam pomoże. Mam, że nim pomoże. Tylko nie pomyl kieliszków przypadkiem. To mamy już drineczki. Proszę. Dziękuję. Trzymaj się nam. Dzięki. I co, jak ci się podoba w twoim domu? No fajnie jest. Tak? No, mogłabym tu zostać na dłużej. No, chyba zostajesz na dłużej, nie? No, mam nadzieję, w końcu paczek, wiesz. Masz apartamencik. Wygląda to poważnie. No poważnie, nie, nie. Komuś to fajny chłopak, nie? Wszystko mnie zapewni ci, w ogóle zauważyłaś, nie? No, wszystko poszło według planu. Dokładnie. Zdrówko za to. No. Chyba trochę przesadziłyśmy. Ojej, no, ale to tak szybko ta butelka poszła, nie? No. Może jeszcze jedno. Wiesz co, nie, jakoś kiepsko się czuję. Chyba już pójdę. Może przesadziłaś, to będę dużo. No chyba. No dobra, to idę się położyć spać do niego. No dobra, to dobranoc. Trzymaj się. No dobranoc. Do jutra. Do jutra. Chyba już tyle minął pół godziny. Mam nadzieję, że już to działa. Już no. Dobra, dawaj, ja wezmę kamerę, bo... No masz to nagrywa, ja jej tak nie uniosę. Dobra, i wychodzimy, bierzemy. Ja jestem cicho. Sztornij ją tak za jej siłę. Trzyma śpi. Jeszcze mocniej. Ups.
ale się dała zrobić. Musimy po schodach, nie nagrywaj tego, tego nie może być na filmie. Dobra. To idziemy do auta. Tak. Trzeba jeszcze, tutaj są jeszcze jej rzeczy, trzeba je wziąć. Dobra. A co się tutaj dzieje? Dobra, nieważne, nieważne. Nic, co cię nie... Koleżanka już jest twoja? Cicho bądź. Czy kogo? Nic, co powinno cię interesować. Już przejęłeś koleżankę w swoje brudne łapska? Otwórz bagażnik, Gonka. Halo, poczekaj chwilę. Zapraszam. Uspokój się! No przecież jestem spokojny. Nie jesteś spokojny. Ty, a gdzie ty ją wywozisz? Stary, co ty robisz w ogóle? Nieważne, nieważne. Nieważne, nie interesuj się. A, koleżanka się znudziła, tak? Koleżanka już ja prowadzę przecież. Dobra, to koleżankę wywozimy. Dobra, trzymaj kamerę. Dobra, to jedziemy stąd. No, jedziemy. Dobra, teraz wracamy, nie interesuj się, idź do środka i sobie pij dalej. A gdzie z nią jedziesz? Nara. Jedziemy stąd. Dobra, Wielka, wsiadaj. Jeszcze mi rzeczy. To idź po rzeczy, szybko, skocz po rzeczy. Dobra, bierz ją, bierz. Tak, na tym przystanku. Na tym przystanku obudzi się psychopatka, wróci się do domku. To jest dobre miejsce. Tak, bierz ją. No i co z tego, ona dzisiaj też dużo krzywdy narobiła. Bierz ją, mam ją w dupie. Daj jej te rzeczy jeszcze, no biegnij. Biedostwo maleńkie, nie. Było, po co ci to było, po co ci to było? Salem, dawaj! Szybko, szybko, przykryj ją chociaż. Niech tyle ma z tego, przykryj ją chociaż. Dobra, chodź. No, Elo, lecimy.